Bycie miłą osobą często wydaje się być zaletą, cechą, którą społeczeństwo ceni i wspiera. Wielu ludziom wydaje się, że bycie uprzejmym, empatycznym, gotowym do pomocy i zawsze zgodnym jest najlepszą drogą do szczęśliwego życia, akceptacji i sukcesu. Jednak w praktyce nadmierna uległość i chęć uszczęśliwiania innych mogą prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji, które ostatecznie szkodzą zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym. Często zapomina się, że nadmierne stawianie innych na pierwszym miejscu może być błędem, który w dłuższej perspektywie generuje poważne problemy, prowadząc do poczucia niespełnienia, wypalenia oraz utraty szacunku do samego siebie. Czy warto być zawsze miłym? Bycie miłym, grzecznym i zgodnym to cechy, które są zazwyczaj cenione przez otoczenie. Od dziecka jesteśmy uczeni, że warto być dobrym chłopcem czy grzeczną dziewczynką, że konflikt należy unikać, a gdy pojawia się nieporozumienie, najlepiej zachować spokój i nie wzbudzać kontrowersji. Jednak czy taki schemat działania naprawdę przynosi korzyści? W rzeczywistości życie pokazuje, że osoby, które zawsze próbują unikać konfliktów i wyrażania swoich prawdziwych uczuć, mogą łatwo trafić